Karolina Nowak będzie Państwa gospodarzem dzisiaj. Karolina jest ekspertem właśnie od rynku sztuki, z doświadczeniem ponad 10-letnim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już Maciej mi przedstawił, nazywam się Karolina Nowak, jestem doradcą do spraw inwestowania w dzieła sztuki. Postaram się Państwu pokrótce opowiedzieć o tym, dlaczego warto inwestować i kolekcjonować sztukę, co się z tym wiąże i jak to robić jak najlepiej. Sobie zdawać sprawę z tego, że inwestowanie w sztukę to nie jest w żaden sposób nowa moda, sposób na alternatywne lokowanie pieniędzy. To jest tak naprawdę jedna z najstarszych metod inwestowania. Warto sobie zdawać z tego sprawę, że to w zasadzie od średniowiecza tak naprawdę ludzie bogaci, monarchowie, arystokracja wydawali pieniądze na sztukę, tworzyli swoje kolekcje, budowali pałace i traktowali to jako naprawdę realną formę też lokaty kapitału. Tutaj przedstawiam raptem trzech kolekcjonerów z różnych okresów, czy to Medyceusza z XV wieku, czy Izabelę Czartoryską z XVIII wieku, no, czy wspaniałą, współczesną polską kolekcjonerkę, panią Grażynę Kurczyk, która no, ma fenomenalną kolekcję, intuicję i rzeczywiście zajmuje się tym na najwyższym poziomie. I dlaczego warto, proszę Państwa, kolekcjonować sztukę? Przede wszystkim dlatego, że sztuka wzbogaca nasze życie, czyli mamy te obrazy, mamy do nich dostęp, możemy czerpać radość z obcowania z nimi, z obserwowania codziennie, jak one się zmieniają pod wpływem światła, pogody, wszystkiego. Przy każdym zakupie dzieła sztuki towarzyszą nam emocje nieporównywalne z niczym innym według psychologów, tylko i wyłącznie ze stanem silnego zakochania się. To jest taka chemia w mózgu, więc to jest kolejna jakby ogromna zaleta. Sztuka wzbogaca wizerunek, czyli osoba, która ma kolekcję dzieł sztuki w domu, no momentalnie, prawda, zyskuje też w jakiejś takiej hierarchii społecznej, prawda? To jest tak, taki fakt. Jest to bezpieczne ulokowanie kapitału, do czego jeszcze za chwilę wrócę, no i sprawdzony sposób na zapisanie się na kartach historii, czyli w pewien sposób tutaj z uśmieszkiem na nieśmiertelność, prawda? Największymi kolekcjonerami sztuki są firmy, wielkie firmy, szczególnie banki tak naprawdę. Nie ma innych prywatnych tak dużych kolekcji, jak właśnie kolekcje firmowe. I tutaj widzicie Państwo, to jest siedziba banku Deutsche Banku. To jest ponad 60 pięter, o ile mnie pamięć nie myli, i każde z tych pięter jest poświęcone innemu artyście. Jedno z tych pięter jest dla Żółkowskiego. W kolekcji Deutsche Banku jest 65 tysięcy prac. To jest ogromna kolekcja, ale też no, pomyślmy o tym z drugiej strony, prawda? Bank z pewnością wie, co robi, prawda? Nie traktuje tego tylko i wyłącznie wizerunkowo, ale też ma świadomość tego, jak doskonałą lokatą kapitału jest jednak kupowanie tej. Ale oprócz tego, że właśnie budowanie wizerunku, to tak jak już mówiłam, sztuka jest świetnym sposobem na zabezpieczenie portfela, szczególnie w tych czasach, prawda? Mamy bardzo niestabilne finansowo teraz czasy, a sztuka, ponieważ ma inną dynamikę, wymaga pewnego takiego myślenia długoterminowego, zachowuje się inaczej niż rynek finansowy. Ma swoją dynamikę, wszystko w niej toczy się według innych reguł niż na rynku finansowym. Dlatego zabezpiecza nam portfel w momencie, gdy sytuacja na rynku finansowym jest. Pamiętacie Państwo, co się wydarzyło 15 września 2008 roku na rynkach finansowych? Upadł bank Lehman Brothers, no i rozpoczął się spory kryzys, prawda? Natomiast tego samego dnia na rynku sztuki otworzyła się rekordowa aukcja pracy żyjącego artysty brytyjskiego Damiena Hirsta, która następnego dnia zakończyła się z wynikiem 200 milionów dolarów. Czyli absolutnie fenomenalny wynik, fenomenalny, rekordowy wynik. Rok 2011 na rynkach finansowych. Informacja, z której warto się zdawać sprawę, dla rynku sztuki to był najlepszy rok wszechczasów. 11,5 miliarda dolarów przychodu, to tak dobrego roku jeszcze nigdy nie było i to jest w pewien sposób sytuacja też fenomenalna. Zobaczymy, jakie będą wyniki z 2012. Maj 2012, tutaj już przypomnę, mówiliśmy o kryzysie w strefie euro, natomiast na rynku sztuki sprzedał się najdroższy obraz w historii sprzedaży aukcyjnej. Czy Państwo pamiętacie, co to był za obraz? Krzyk. Krzyk, tak jest.
krzyk za 120 milionów dolarów, kupiony przez biznesmena z Nowego Jorku, pana Leona Blacka. I to tylko niektóre z danych, ale naprawdę, gdy państwo to prześledzicie, na przykład w tym momencie aukcje biją kolejne rekordy. Dlaczego, proszę państwa, warto kolekcjonować sztukę współczesną? Bo dlaczego warto kolekcjonować sztukę, już sobie powiedzieliśmy, ale dlaczego właśnie warto skupić się na tej sztuce współczesnej? Przede wszystkim dlatego, może państwo macie też inne odpowiedzi, ja wybrałam tylko cztery, że sztuka współczesna jakby w pewien sposób pozwala nam bardziej zrozumieć rzeczywistość, która nas otacza. Często też staje się symbolem tej rzeczywistości. Sztuka współczesna też doskonale pasuje do nowoczesnej architektury. To jest, jeśli mamy duży apartament, mamy wielkie przestrzenie, to ogromna rzeźba czy wielki obraz świetnie tam będzie wyglądał. Tego sztuka dawna niestety aż w takim stopniu nie podkreśli tych atutów. No i sztuka współczesna zdecydowanie ma najwyższy potencjał inwestycyjny. Tutaj te stopy zwrotu są najwyższe. Dlaczego, proszę państwa, z kolei warto kolekcjonować polską sztukę współczesną? Dlatego, że polska sztuka współczesna już od wielu, wielu lat podbija świat. My sobie tutaj siedzimy, a nasi artyści naprawdę podbijają świat. Jeśli z czegoś możemy być dumni jako Polacy, to naprawdę możemy być dumni z bardzo wysokiego poziomu polskiej sztuki współczesnej. Takie sytuacje jak wystawa, nie wiem, Wilhelma Sassnala w galerii Whitechapel w Londynie, czy wystawa Mirosława Bałki w Tate Modern, czy no, świetne sukcesy Piotra Okleńskiego, którego teraz właśnie niedawno wystawa w Zachęcie została otwarta, czy obecność polskich artystów na wszystkich prestiżowych targach sztuki, to jest w pewien sposób już codzienność, to jest standard, prawda? To już nie jest taka sytuacja jakiejś nowości, egzotyki, jest tych nazwisk bardzo dużo, naprawdę. Jeśli chodzi o polski rynek sztuki, to sami państwo pewnie macie świadomość tego, że on jest ciągle w fazie dosyć raczkującej, prawda? On ciągle się jeszcze nie rozpędził, natomiast ma ogromny potencjał. Jeżeli sobie porównamy obroty na aukcjach w Polsce i na świecie w 2011 roku, no to te statystyki są dosyć okrutne, czyli w Polsce 16,2 miliony dolarów, na świecie 11,5 miliarda dolarów, ale to właśnie tylko podkreśla to, znaczy ten fakt, że to jest ten doskonały moment inwestycyjny, bo w końcu ten rynek u nas się rozwinie, już jest duży głód polskich artystów za granicą i w tym momencie tak naprawdę dobrze jest inwestować, czyli jakby inwestujemy zanim to się jeszcze rozwinie, a nie jak już wszyscy o tym zaczną mówić, że to trzeba robić, prawda? To jest ta święta zasada. I to jest taka zachęta, proszę państwa, żeby patrzeć i myśleć o polskiej sztuce w kontekście globalnego rynku sztuki. Bo my na tym rynku funkcjonujemy, a tam są zupełnie inne ceny. I każdy artysta, który tutaj się państwu spodoba, to od razu warto się zastanowić, jak on funkcjonuje na globalnym rynku sztuki. Bo już my już na tym rynku jesteśmy, prawda? Już ciężko jest po prostu pominąć ten temat. Nawet nie powinno się tego robić. I teraz już tak na koniec, jak zbudować dobrą kolekcję sztuki? To jest mało, ale przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, jaka jest nasza główna motywacja, prawda? My jesteśmy tutaj na spotkaniu o tematyce inwestycyjnej, dlatego musimy się zastanowić w głębi duszy, czy główną moją motywacją jest rzeczywiście na tej sztuce zarobić, czyli czysto inwestycyjna motywacja, czy też zależy mi na tym, żeby to była świetna lokata kapitału, ale przy okazji musi mi się to podobać, musi to do mnie trafiać, musi to być bliskie mojemu sercu. Czyli taka opcja pośrednia, inwestycyjno-estetyczna, jak ja to nazywam. Warto się naprawdę poświęcić czas, zastanowić się, co tak naprawdę nas interesuje, co tak naprawdę nas inspiruje. Czyli jacy artyści nam się podobają. Być może jakieś konkretne style. Niektórzy lubią surrealizm, inni lubią realizm, inni lubią abstrakcję. Warto się nad tym zastanowić, żeby sobie to ogromne pole zawęzić do tego, co nam się tak naprawdę najbardziej podoba. Warto się zastanowić nad techniką, bo technik w dzisiejszych czasach, a szczególnie w sztuce współczesnej, jest no, mnóstwo, prawda? Możemy mieć wszystko, możemy kolekcjonować obrazy i to 95% wszystkich transakcji to są obrazy, natomiast bardzo silnie teraz rozwija się nurt kolekcjonowania i inwestowania w fotografię,
fotografie osiągają zawrotne kwoty milionów dolarów tak naprawdę. Zresztą sami Państwo wiecie, co się działo z Marilyn Monroe, prawda? Tutaj fotografie Marilyn Monroe. Czy rzeźby? Na przykład osoby, które mają ogromne apartamenty, są zainteresowane dużymi rzeźbami, bo to wygląda tak spektakularnie jak nic innego. Więc tu warto też jasno mówić, co nas interesuje, bo mogą to być rysunki, mogą być kolaże. Wachlarz możliwości jest ogromny. Więc tu też warto się zastanowić nad tym, czy jest jakiś specjalny temat, który jest mi bliski. Ja zawsze radzę, żeby jednak dokonać jakiegoś wyboru, bo wtedy no, mamy jakąś taką nić przewodnią. Oczywiście można sobie pozwolić potem na ekstrawagancję i kupować coś zupełnie innego, natomiast to wszystko jest wtedy traktowane no, jako jakiś taki rozwój, prawda, tej kolekcji w różnych kierunkach, ale jakaś główna droga jest wytyczona. No i na końcu postanowiłam z wykrzyknikiem dodać nie bać się, bo nie wolno się bać sztuki, a już na pewno sztuki współczesnej, nie należy się bać, że się jej nie rozumie, tylko po prostu iść za głosem serca i za tą intuicją, która powoduje, że właśnie coś na nas oddziałuje, a coś nie.